I dla wierzących, i dla niewierzących zbliżają się święta Wielkiej Nocy. Dla jednych, jak i dla drugich to czas wzmożonych porządków i zakupów, które są już na ostatniej prostej, a przynajmniej powinny, jeśli chcemy zdążyć na czas. Bo sprzątam cały miesiąc, powoli, nie tak, żeby w jednym czasie wszystko naraz, bo to już teraz człowiek nie ma tyle siły, bo już jestem seniorem. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli związanych z żywnościową, choć nie tylko, stroną świąt wielkanocnych jest jajko. Wszystkie jajka w zasadzie, i to klatkowe, i siłkowe, z wolnego wybiegu, tak samo ekologiczne, no wszystkie dosłownie, a jeżeli chodzi o te święta akurat, to też w szczególności dużym zainteresowaniem cieszą się przepiórki, które po prostu są idealne do koszyczka, jako małe jajeczka, naświęcenie i tak dalej, jest no super sprawa. Zakupy świąteczne to żywność, ale również świąteczne ozdoby. Co się zmieniło? No są duże, są tych białych w ubiegłym roku nie było, kolorystycznie się trochę zmieniły, a tak to ogólnie tak samo. A gdy już wszystko kupimy, przygotujemy i siądziemy za wielkanocnym stołem, dobrze byłoby pomyśleć o tym, jak po jedzeniu zza niego wstać. Od stołu odchodzić lekko niedojedzonym, bo ta informacja do mózgu dociera po około 20 minutach. Ta informacja, że zjedliśmy ten posiłek i że jesteśmy najedzeni, także to troszkę trwa. Ważny jest nawet dobór talerza, bo jeżeli sobie nałożymy porcję na większy lub na mniejszy talerz, to optycznie i tym samym informacja do mózgu jest zupełnie inna, że zjedliśmy więcej na mniejszym talerzu niż malutką porcję na dużym talerzu, czyli wszystko ma znaczenie. Suto zastawiony stół i wysprzątany dom to jednak jeszcze nie to, co w świętach jest najważniejsze. Dla nas chrześcijan, ludzi wierzących, to są najświętsze chwile w całym naszym roku kalendarzowym. Dla tych, którzy przeżywają rytm liturgiczny, to są największe wydarzenia liturgiczne, bo Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, a potem Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, to trochę tak jak czysta woda ze źródła, która nawadnia potem rzeki, która sprawia, że daje życie, że człowiek może owocować. Dla chrześcijan takimi źródłowymi dniami w liturgii, dla misteriów i w tego, w co wszyscy wierzymy, są to właśnie te trzy dni, te święta. I takich dobrze przeżytych świąt wielkanocnych życzy redakcja ITV Zawiercie.